Boski autorytet. Wcześniej wspomniałem nieco na ten temat, ale być może dobrze byłoby poświęcić nieco więcej miejsca kwestii autorytetu i zwierzchności w miejscowym zborze. Wskazałem już, iż to sam Pan Jezus Chrystus, który przebywa w niebie jako wywyższona ponad wszystko głowa, obecny jest nawet w nielicznym gronie dwóch lub trzech, którzy zgromadzeni są do Jego imienia jako jedyny prawowity lider i autorytet w zgromadzonym Kościele. Jednak mamy coś oprócz obecności samego Pana i osobistej obecności Ducha Świętego jako nieomylnego autorytetu w zborze. Mamy również do dyspozycji Jego Słowo, Pismo Święte, jako nasz przewodnik i autorytet, którym wyrażone i objawione są myśli i wola Boża odnośnie do wszystkich spraw. Autorytet Boży wyrażony jest dla nas w Jego Słowie. Natomiast do nas należy podążanie za tym inspirowanym i autorytatywnym Słowem oraz postępowanie zgodnie z Jego naukami i przykazaniami. Słowa, tak mówi Pan, stanowią Boży autorytet dla Kościoła Boga Żywego i współdziałając z praktycznym kierownictwem Ducha Świętego są zupełnie wystarczalne do rozeznania się w każdej sytuacji i podjęcia słusznych działań. W dzisiejszych dniach mnożących się wyznań wiary, doktryn i przepisów kościelnych konieczne staje się jednoznaczne podkreślenie faktu, że Pismo Święte jest przewodnikiem, który dostarcza wierzącym wszelkich niezbędnych informacji oraz jedynym autorytetem dla Kościoła. Skoro mamy natchnione Słowo Boże wraz z Jego doskonałymi, dopełnionymi, niewybrakowanymi pouczeniami odnośnie do myśli Bożych i ścieżki, jaką przewidział Pan dla swego ludu, po cóż nam jeszcze wszelkie przepisy kościelne i wyznania wiary? Czy słowa ludzkie są w stanie wyrazić prawdę w bardziej wyrazisty i przejrzysty sposób niż Słowo Boże? Skądże nie możemy zadowalać się czymkolwiek, co nie obejmuje całej Biblii, ani nie potrzebujemy nic ponad jej wypowiedzi, co by miało ją jakoś uzupełniać. Mamy również Ducha Świętego, autora tego słowa, który jest obecny w nas i pośród nas, aby darować nam zrozumienie Pisma Świętego i kierować nami w jego zastosowaniu w obecnych trudnych okolicznościach. Z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział od 17 do 20 wersetu, dowiadujemy się, że Pan Jezus Chrystus powierzył również autorytet miejscowemu zborowi, zgromadzonemu do Jego imienia, aby praktykował karność. Może związać i rozwiązać, co jest aprobowane w niebie. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Lub też do mego imienia. Gdziekolwiek by się ci dwaj lub trzej nie znajdowali, choćby i na końcu świata, sam Pan Jezus Chrystus jest pośród nich, udzielając wagi swego autorytetu tej zgromadzonej do Jego imienia garstce lub rzecz jasna także i większej grupie. Podejmowane przez nich działanie jest związywane lub rozwiązywane w niebie, w zależności od przypadku. Takim jest autorytet, który Pan Jezus Chrystus przekazał swojemu Kościołowi,
aby działać jako Jego reprezentacja w Jego imieniu na ziemi. Przytoczę tu słowa pewnego pisarza. W czym tkwi realna moc, rzeczywiste źródło wszelkiego autorytetu w sprawowaniu karności? W obecności Pana Jezusa Chrystusa. Tu nie chodzi o to, że karność jest samodzielnym aktem jakiegoś gremium, które wyklucza jednego ze swoich członków spośród siebie, lecz jest to wspólny akt całego grona wierzących zgromadzonych po myśli Bożej do imienia Pana Jezusa i działającego w tym imieniu oraz za pośrednictwem Jego autorytetu, po to, aby zachować świętość, która wiąże się nierozerwalnie z Jego imieniem. Waga decyzji podejmowanej w sprawie karności przez zbór nie zależy od indywidualnego głosu czy orzeczenia wydanego przez Jego członków, lecz kryje się w obecności samego Pana pośród nich, gdy są zgromadzeni do Jego imienia.